ale rozrywam tych skurwysynów na pół. Evro no zonym. Już patrzymy. Zonę go lubię. W ogóle nie wiem, niektórzy mówią, że mam jakąś spinę, ale ja nie mam spiny. Jak ja się, wiecie, z kogoś śmiałem z WPM, to ja nie mówiłem o całym community, tylko na przykład jakimś raczku, nie? Jeżeli ktoś by miał nick, na przykład face Krystianek, ja bym go wyzywał, Krystian, jesteś kretynem, to ja wyzywam tego Krystianka, a nie całe face. Face Krystianek. Stary napierdolone jak szczół, powiedz jebać te kurwy, ani jole z Warszawy, 4 złote, 1 grosz. Nie no, nie obrażamy kobiet. Ale dobra, ani i ole jebać. Ta, plus 1. Dobra, jestem rozjebany. Bałagany i Belmondo. O ja pierdolę, jakie gówno ten typ. Bałagany i Belmondo. Co to było? 1 HP? 1 HP miałem? Aaaa! I am the student! O nie, nie, nie! Dziwne to było. Dzień dobry, z tej strony Maciej Zoniuk. Ja mam taki problem, bo... Ja jestem streamerem na takiej platformie Twitch TV. No i właśnie są jakieś tutaj problemy z internetem. Przesyłanie jest jakieś takie, no nie na miejscu. I no nie wiem, o co chodzi, bo moi koledzy mają ten sam problem i również mają internet właśnie z UPC. Czy da się to jakoś naprawić? Znaczy, proszę pana, jestem z działu sprzedaży, więc no nie odpowiem panu na takie pytanie. Trzeba kontaktować się z działem technicznym. A, dobrze, dobrze. Dziękuję za info. To kurwa nieźle. Dział od... Z informacji technicznych. Nie, dobra, oni są rozjebani. Wszystko dobrze, klikałem. Jest po prostu pewnie tyle... Jest tyle telefonów, że wyjebało ich. Chłop mówił, że mam cały czas jeden naciskać. No to naciskałem. Się dodzwoniłem do działu sprzedaży. Co on jest, kurwa? A pierdolę to. Ty... Ja pierdolę! Co? Żonkil, ty jesteś pojebem! O! Ua! Jean-Si! You are fucking... Fucking good player, man! Oh, me, bro! Podnieś tą kurwa pompę, Menelko! Kurwa szmato! Pierdolona! Co zabiłem? Clip this shit, bro! Oh my god, man! 200 tysięcy osób chyba kupiło pay-per-view. Nie wiem, czy to jest ska... O! 200 tysięcy osób kupiło pay-per-view. Tak? Dobra, klipujcie to. Dobra.
autystycznego shota robimy. Co zabiłem? Clip this shit, bro. Oh my god, man. 20 zł? No to spoko, to chyba 4 miliony. To chyba 4 miliony zarobili z czegoś takiego, nie? Liga Legend? Jak się napierdolę, to będzie. Bo w to się nie da grać na trzeźwo. Siema, Johnson, jak tam u ciebie? Wszystko git. Co miałeś z WF-u? Z WF-u byłem zwolniony, bo... Z WF-u byłem zwolniony, bo miałem... No, chodziłem na basen i nie miałem czasu na WF. Mieliśmy z automatu szósteczki wpisane. Jedyna z szósteczka. Ta nauczycielka, bo ja jej tak miksowałem, wiecie, miksowałem jej salami. I potem musiała pójść na zwolnienie. No i mieliśmy z taką, wiecie, ona strasznie się wkurwiała i śmiesznie się trollowało. No i ja tam sobie siedzę na lekcyjce i wiecie, klepię się tak po brzuchu. Tako robię. Wiecie, kurwa, nie słuchacie tutaj, ale... No wiecie, taki odgłos walenia konia jest. Odgłos walenia konia, jak się tak zrobisz sobie rękę w taką łopatkę i się będziesz klepał po brzuchu, to jest normalnie jak koń walony. I se siedzę, i tak mówię... A ona... On mówi, przystań. A ja mówię, dobra ty, we wychilluj. I chwilę później znowu babeczka... Już się tam trochę ogarnęła i ja znowu... Biorę tą rękę, kurwa, i udaję, że tam walę tego konia i znowu, kurwa, se stękam tam i mówię, oh fuck me. Ona tam już podkurwiona na maksa, kazała mi przestać. Co jest? Patrzcie to, ale śmieszne, jak to jest double ściana, podkurwiona na maksa. No i dobra, robimy trzeci raz, tylko że potem kumpel, wiecie, udawał, że mi wali gruchę, a ja też znowu stękałem sobie. I babeczka wkurwiona mówi, Maciek, coś tam się ogarnij, bo do dyrektorki cię wyślę. A ja mówię, dobra, to już tak zagroziła, to mówię, że to jest ten, mówię, że to jest już groźne i przestałem. No i tam po lekcji ona chciała pogadać. I no wydawało mi się, że będzie bez przypału. Przeprosiłem ją tam i wszystko git. A na następny dzień miałem, kurwa, wezwanie do dyrektorki, nie? Ona się pyta, co ja za szajs odpierdalam. Nie, to nie jest Prima Aprilis. Nie wiem, jeśli są tu widzowie, którzy mnie oglądali z pół roku temu, to ja to opowiadałem i będą pamiętać tą historię. I... No i tam miałem przypał u dyrektorki, nie? Że się poskarżyła na mnie i tak dalej. I ja mówię, ja pierdolę za taką głupotę. I chwilę później, z tydzień później, dostałem, kurwa, wezwanie na policję, że się onanizowałem na lekcji. Czekajcie. Wezwanie na policję, że się obnażałem w miejscu, kurwa, publicznym. No nie. Jest. Zawalenie konia w miejscu publicznym i normalnie byłem z mamą na komisariacie, musiałem zeznawać, że właśnie się onanizowałem i tak dalej. No tak, ale ja wam powiem dlaczego. Ja miałem przejebane u tych nauczycieli, bo oni mnie w kurwę nie lubili. Ja byłem mega niegrzeczny i to dlatego oni. Bo to za takie rzeczy się nie idzie, ale to po prostu wiecie. Jak ktoś cię nie lubi, to cię upierdoli zawsze. I... Wracam już z tej policji, mówię, nie no, ja pierdolę, już tyle tych konsekwencji za taką głupotę. A tu skurwysyny, wezwanie do sądu, czajcie? Wezwanie do sądu. Jebane szmaty. I normalnie przed wysokim sądem musiałem zeznawać i się przyznawać przy rodzicach, że kurwa się, wiecie, onanizacja była robiona na lekcji. I mnie wypierdolili potem ze szkoły. Wyjebali mnie ze szkoły. I no i co, ale że zajebiście pływałem i kurwa byłem jebanym kozakiem w sporcie pływackim, no to przez 2 tygodnie chodziłem do najgorszej szkoły we Wrocławiu, patologia taka, wszyscy łysi na dresie, no ale wiecie, sianko się nie zgadzało, nie miał kto pływać i przywrócili mnie do szkoły, ale zobaczcie za jaką głupotę
Takie kurwa rzeczy mi zrobili, niefajne. Za taką głupotę, jak udawanie, że się wali konia na lekcji, upomnienie sądu dostałem. Ale to i tak jest ten, to i tak jest... To i tak jest, wiecie. Tylko upomnienie. Także easy. Gdzie ten chłop chodzi? Jest. Dobra, co on robi? Łooo! O! A! Ale to czułem, kurwa! A! Nie, proszę! Proszę, nie! Przestań! Co on robi? Czemu krzak mu się nie zdjął, jak w niego waliłem bomby? Zobacz, o... Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurwa, gdzie on jest? Wo, wo, wo. Dawaj, dawaj! A, No nie, padnie od strefy! Jest! Zabiłem go. Co jest, kurwa, gramy? Nie! Kurwa, kurwo jedna! Fearless.